Cześć, jestem Natalia, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale i pewnie zastanawiacie się, czemu nagrywamy w samochodzie i czemu dookoła jest tak ciemno. A wszystko dlatego, że wracamy z majówki. Mamy godzinę prawie 21. O, proszę bardzo, dokładnie 20:54. Aktualnie jesteśmy między Nowym Dworem Gdańskim a Trójmiastem. O, zjechaliśmy na Lotosa. Bo przed chwilą otrzymaliśmy powiadomienie z naszej kamerki w domu, że wykrywał na ruch. Wiecie, my sobie chillujemy w aucie, tutaj leci muzyka i mówię, sprawdzę, bo czasami ona się przełącza z trybu dziennego na tryb nocny. No i myśleliśmy, że tak samo się przełączyła, ale to, co zobaczyliśmy, Ogólnie, gdy to nagrywamy, jest 2 maja. Wy to widzicie no parę dni później, bo no nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj będziemy nagrywali jeszcze film. Dosłownie, nie wiem, 1,5 godziny temu skończyliśmy nagrywać poprzedni film majówkowy, który już widzieliście. No, dzisiaj taki chill, to nic się nie wydarzyło. No, jest majówka spokojna. Taka cisza przed burzą to była. No, trochę tak, dlatego że... Jak widzicie, otrzymaliśmy taki filmik. Jak widzicie, nasza kamerka dosłownie w ostatniej chwili złapała obraz, który no spadł ze ściany. I widzowie, jak ja to zobaczyłam, to się załamałam, nie? Mamy do domu, no już całkiem blisko. No, nie, i... nie wiem, 40 minut zostało nam do domu i dostajemy tak coś na kamerkę, gdzie ja jeszcze, w ogóle Natalia, chyba 2 czy 3 odcinki temu u ciebie mówiłem coś takiego. Tamtej się trzyma, na tej taśmie, wytrzymał już tyle miesięcy, że... Tak, Karol, nawet ostatnio jak nagrywaliśmy odcinek do niego w tym VR-ze, to go strącił. Ja już miałam zawał serca, ale na szczęście wisi dalej. Nie strąciłem, tylko go szturchnąłem. No tak, ale aż się cały przykrzywił. No, ale trzyma się, widzisz, jak zamontuję situś, to zamontuję. Widzowie, jak si coś zrobi, to zrobi. Dobra, proszę się nie śmiać. Generalnie, gdybym nie zahaczył, to prawdopodobnie byśmy nie dostali tego nagrania. Ja już myślałam, że ten obraz będzie tam wisiał do końca, bo już tak długo się trzymał. Przecież ten pierwszy, wtedy to wieszaliśmy tak dawno temu. Ale teraz, Karol, wracamy i robisz wszystkie obrazy na kołki. Generalnie, dla tych, którzy nie wiedzą, to może wytłumaczymy, że te obrazy u nas to jest mem. Ja za wszelką cenę chciałem wieszać je na Tesę. Nie chciałem, wiecie, wiercić w ścianie. I no, raz już mieliśmy, że tak powiem, akcję. Zresztą pamiętacie pewnie, jak stało się to? Jak widzicie, spadł nam obraz, nie wytrzymał presji. Tesa się odkleiła. Co jest najlepsze? Ten wazon, który tutaj stał i do którego chciałam kupić kwiatki. Jest tam Natalia, zobacz. O, on jest wszędzie. On jest też tam. Wtedy myśleliśmy, że obraz był za ciężki, że dlatego to nie wytrzymało, bo... on był trochę ponad 2 kg, tak, a Tesa on... jest do 2 kg. No właśnie, on ważył trochę więcej. My generalnie wieszaliśmy te 2 obrazy razem. Ten pierwszy, który spadł wcześniej i ten drugi, który spadł dopiero teraz po kilku miesiącach. Ale no nic nie wskazywało na to, że ten drugi też spadnie. Wydaje mi się, że to serio, przez to, że ja ostatnio o niego zahaczyłem. Ale Karol, te w salonie też trzeba powiedzieć, tylko tam idą kable, musimy kupić jakiś detektor kabli i zbadać, żeby się nie wiercić w kable, bo to dopiero będzie masakra. No właśnie, bo dla tych, którzy nie są na bieżąco, ostatnio powiesiliśmy w salonie 3 obrazy po i chyba 4 miesiącach i one też wiszą na tej taśmie, więc... Mam nadzieję, że one nie spadły, bo tam się, Karol, uszkodzi deska, jak one spadną. I ostatnio, jak Karol wiesza te 3 obrazy w salonie, to ja się bałam i pierwszego dnia pod nimi rozłożyłam koc, bo wiecie, no nie ufałam już, jakby spadło. Ja to wyśmiałem. Karol to wyśmiał. Ale no, chyba jednak niepotrzebnie. Najgorsze jest to, że ten obraz, Karol, on się cały roztrzaskał. No właśnie. Tam widać, jak ta rama odpada na wszystkie strony. Tamten, jak spadł ten pierwszy, to dało się go złożyć, także nawet nie musieliśmy go kleić i był spoko, nie? A teraz to ja nie wiem, czy ten obraz jest do uratowania w jakikolwiek sposób. Ale widzowie, my wracamy do domu, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Mam nadzieję, że podłoga jest cała, bo pod tym są płytki. Więc trzymajcie mocno kciuki, żeby wszystko było ok i pamiętajcie, żeby strzelić suma na kanale, żeby nie ominęły was takie wspaniałe filmy niespodziankowe jak ten dzisiejszy i zostawcie też łapkę w górę na pocieszenie. No dobra, widzowie, wchodzimy. Uwaga. Naprawdę, uwaga. O pierdziele, on się roztrzaskał. Ajajaj. Ajajaj. Bez kitu, widzowie, identycznie. Znowu ten haczyk, tak, ciągnął w dół. Identycznie jak w tamtym obrazie. Kurde, no nie wygląda to za ciekawie, ale w sumie nie jest źle, bo tak, listwa jest cała, na listwę nie spadło. Obraz też nadal jest cały, więc teoretycznie. Można go oprawić. No właśnie, można byłoby jakąś ramkę dorobić, ale. Ale jak to w ogóle. Patrz, dokąd to aż tam doleciało, co jest? Widzowie, chyba jednak są szkody. Ajajaj. Drzwi są czarne, ale może da się to umyć, czy nie, Karol? Dobra, uwaga, chwila prawdy, czy to zejdzie? To nie zejdzie. Schodzi? Złoto! No dobra, to w sumie nie jest źle. W takim razie ze szkód tylko obraz, nic poza tym, także... Tak. W sumie git. No dobra, widzowie, jesteśmy w salonie, za nami są te 3 obrazy i ja nie mam psychy, Karol. Ściągamy je i dopiero nie, my no... na kołkach, tak. Natalia... Jeśli na deskę, to jest po desce. Nie no, słaba bania, zobacz jak to się trzyma. Nie no, widzowie, tak szczerze, wydaje mi się, że gdybym tydzień temu nie zahaczył o tamten obraz, to tak porządnie, bo ja naprawdę, słuchajcie, zahaczyłem, jakby wszedłem w niego, nie widząc go, zahaczyłem tak łokciem, że aż się poruszył, to byłoby dobrze, ale... Sprawdzam, one się nie odklejają. No te są idealnie, Natalia. No dobra, witam was po kilku dniach. Jak widzicie, obrazów na ścianie nie ma. Jezu, jak pusto bez nich, no ale ostrości nie łapie aparat. My z Karolem już sobie wszystko przy
przedyskutowaliśmy i już wiemy, co zrobimy. By the way, widzowie, tam jest dalej o winowajca całego zamieszania. Wiedzieliśmy, że jednak użyjemy wiertarki, wywiercimy dziury, bo wcześniej robiliśmy to na testy, bo tam gdzieś idą kable. Tak. I baliśmy się, że się przewiercimy, ale no chyba nie ma wyjścia. Znaczy raz, że kable, dwa, że nam się po prostu nie chciało wiercić, bo no łatwiej jest przykleić na taką taśmę. No jak widać, nie zawsze to działa, w naszym przypadku szczególnie. Zawsze jak jest na taśmę, to też można zrezygnować. No właśnie. Nie podobało, ale jednak stwierdzam, że bez obrazów jest za pusto. Jest za pusto, no taśma tam już tam się nie sprawdziła dwa razy, więc nie ma co ryzykować. Trzeba wiercić, ale musimy kupić jakiś detektor kabli czy coś takiego, nie? No tak, trzeba sprawdzić, gdzie są kable, ale właśnie, Natalia, mamy zdjęcia gdzieś. Chodź, poszukamy. Dobra, słuchajcie, udało mi się znaleźć. To jest ta ściana, na której są obrazy. Generalnie, no to jest zdjęcie, jak widzicie, jeszcze z budowy, ale czekajcie, spróbuję narysować. Dobra, prowizorycznie zaznaczyłem te obrazy i generalnie, jak widzicie, tutaj w salonie problemu nie ma, bo tutaj tak naprawdę na środku nie ma żadnych kabli. Kable idą tylko tutaj i tutaj pod sufitem, ale jak przełączymy na drugi pokój, czyli jakby pójdziemy za ścianę, czyli to jest jakby druga strona tej ściany, no to tutaj, jak widzicie, niestety kable już są. To, co tutaj widzicie, o, te oto kable, które wam teraz zaznaczam, one idą dokładnie, o, w tym oto miejscu. Jak widzicie, no tutaj już jest wszystko elegancko zarobione, więc jakby nie ma pozostałości, ale te wszystkie, jak widzicie, tutaj dziury, no to były dziury powstałe, no właśnie w trakcie przesuwania kabli, jak ekipa się przewierciła. I teraz pytanie brzmi, czy, o właśnie, ten środkowy, czyli, o, ten oto żółty obraz, wchodzi haczykiem na te kable, które idą tutaj jakby za tą ścianą. Jeśli będzie tak jak na rysunku, czyli tutaj powiedzmy jest haczyk, kable są dopiero tutaj, to śmiało możemy wiercić, bo wtedy kabli nie przewiercimy, ale jeśli byłoby na przykład tak, że o, środek obrazu jest idealnie na środku kabli, no to mamy problem. Spróbuję wam też to pokazać tutaj na ścianie, bo zwróćcie uwagę, że tutaj mamy ten środkowy haczyk, o, który no jest najbardziej problematyczny i jeśli powiedzmy kable idą sobie dopiero tutaj, to nie ma problemu, ale jeśli okaże się, że kable są idealnie za tym, no to niestety nasz plan pójdzie wiadomo gdzie, bo no wtedy będziemy mieli krzywo, będzie trzeba wszystko zmieniać i w ogóle, więc... Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko było okej, a my jedziemy po ten detektor, tak? Tak, no musimy kupić detektor i spróbujemy sprawdzić nim, gdzie dokładnie lecą kable. A, i kiedyś wam już mówiłem, że warto robić zdjęcie kabli na etapie wykańczania mieszkania, bo to jest już drugi raz, gdzie te zdjęcia nam się przydają, no bo gdyby nie one, to totalnie, wiecie, nie wiedzielibyśmy, jak te kable tutaj w ścianie idą, a tak to mniej więcej wiemy, na co uważać. No dobra, my jesteśmy już w samochodzie, jedziemy do obej po ten detektor do kabli czy coś takiego. Wiertła mamy i kołki? Mamy. Okej, okay, widzę, że jesteś przygotowany. No jak? Ale spokojnie, w dzisiejszym odcinku nie będzie tylko akcji z obrazami, bo zrobimy sobie jeszcze test nowości, bo w sumie już dawno go nie było na kanale. Ostatnio pojawiło się sporo nowych słodyczy i przekąsek w Biedronce, więc wydaje mi się, że zrobimy sobie taki mini test nowości z Biedronki i w ogóle tak mi boli ręka, bo nagrywaliśmy ostatnio do Karola super odcinek, a który już widzieliście. Jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie po tym filmie nadrabiajcie, bo szukaliśmy detektorem metali rzeczy na plaży. Wykrywaczem metali, czemu detektorem? Nie wiem, bo chyba już ten detektor od prądu mi został w głowie. Wykrywaczem metali szukaliśmy skarbów i udało nam się znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Niestety ja się nabawiłam kontuzji ręki, bo ten wykrywacz był trochę ciężki i tak mi boli ręka, że masakra. Podtrzymuję sobie teraz drugą, żeby jakoś do was nagrać, ale starczy tego gadania, jedziemy najpierw do Obi, tak? Tak. Natalia, powiem ci, że źle mi się ten sklep kojarzy, bo przyjeżdżamy tutaj zawsze, jak coś się dzieje w naszym mieszkaniu. Ostatnio spalony bezpiecznik, teraz obrazy na podłodze. Teraz ja bym chciała przekazać, żeby zrobić balkon, ale u nas jak zawsze wiosenna pogoda, no więc nawet nie ma kiedy go zrobić i ogarnąć. Czy widzicie kiedyś takie cuda jak marmurowy kibelek? Ja pierdzielę, ale ty, ale nawet ładny, powiem ci. W środku jest białe, jak coś. W białe, kiedyś, ale... czarne robiły takie wrażenie, ale szok, ty, nie? A... Szczerze, fajny. Marmurowy nawet. No dobra, udało nam się znaleźć. Wygląda to mniej więcej tak. O, ale kozacki. To dzięki temu niby się nie wiercimy w kable. Bezdotykowe wykrywanie w ścianach urządzeniach. 44 zł, Natalia? Kurde, no sporo, ale dobra, mam nadzieję, że pomoże. Dobra, słuchajcie, ja muszę nagrać, bo Natalia boli ręka. Co miałem powiedzieć? A, że kupiliśmy, tak? Tak, już ten detektor. Teraz jedziemy do Biedronki po nowości jakieś słodyczowe. Dużo ich jest, nie? Ja widziałam dużo, ale nie wiem, czy wszystkie uda nam się dostać. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Tylko kurde, Natalia, musimy się streszczać, bo jest 16:44, a ja na 17:45 mam fryzjera, więc... No to dawaj. Zobaczymy, widzowie. Musimy pochodzić trochę pomiędzy tymi półkami i poszukać. No dobra, znaleźliśmy pierwszą rzecz, co prawda nieplanowaną, ale kanapka korsarza. Ja pierdzielę, widzowie, pamiętacie korsarze? Czy mleczną? Nie no, tą ciemną, bo okay. Osoby w naszym wieku na bank pamiętają korsarze, nie? Drażetki, nie? Drażetki, no one były pyszne. Zobaczymy jak baton, bo to jest jakaś nowość, w sensie wafelek. Kurde, widzowie, jest przypał
nie ma żadnych rzeczy z tych, które miałam zapisane. Nic nie ma, wzięliśmy tylko tego korsarza i tyle, jedziemy do jakiejś innej, co? Do innej Biedry. Dobra, wychodząc udało nam się znaleźć Pringles o smaku pizzy pepperoni, jakieś jedne przestawione to jest w ogóle. Chyba, czekaj, limited edition, ale to są te nowe, tak? Tak, to są te nowe, są o smaku pizzy, cheeseburgera i cacyków. Okej, okay, ale to póki co mamy tylko to. W ogóle jesteśmy w szoku, bo te Pringlesy kosztują 5,99. Jakie tanie ty. Normalnie chyba kosztują około 11 albo 12 zł. No, na pewno drożej niż te, znaczy nie wiem, tak mi się wydawało zawsze. No dobra, udało nam się dotrzeć do Biedronki i mamy, widzowie, 3 ostatnie jogurty Kaltdor. Jest słony karmel, jest stracciatella i tutaj jest kokos z czarnym kakaem. Nie, to chyba słony karmel, co? Dobra, bierzemy, może jeszcze weźmy stracciatelle, czy jeden bierzemy? Nie, możemy wziąć dwa, no. Dobra. Oho, i mamy drugi smak, cheeseburger. Czyli został jeszcze jeden tacyki, ale jego chyba nie ma. Chyba już same cheeseburgery zostały. O, tu jest coś, co mega chciałem przetestować, czyli takie nowe Milky Way, jakieś milk snacki. Nie wiem, nigdy tego nie jadłem. To jest chyba nowość też, nie, Natalia? Tak, ja też tego nigdy wcześniej nie widziałam. Dobra, bierzemy, spróbujemy. No dobra, to chyba tyle z nowości, idziemy do kasy i testujemy. I Karol wróci od fryzjera. No właśnie, a muszę iść do fryzjera, Natalia. No dobra, Karol wrócił od fryzjera, nowa fryzurka. Fresh? Ładnie, fresh, tak. Mam wiertarkę, Natalia. No to co, sprawdzamy? No musimy sprawdzić te kadry najpierw. Dobra, mamy nasz detektorek i teraz tak, Natalia, zobacz jak on jest z tyłu obkręcony. Na maksa? Dobra, no i chwila prawdy, uwaga. To się klika. Tak, to się klika, Natalia, i teraz tak, jak przyłożysz, klikniesz i tutaj będzie lampeczka na czerwono, to... To jest przypał. To jest przypał. Uwaga, dobra, widzowie. Nie, bez jaj. Nie, ja, weź prawo trochę, czekaj, może teraz za mocno. To pytanie, jak szeroko on to łapie? Pytanie, no tutaj ten sygnał... Ale zobacz, jak on długo... No nie, no tam nie ma kabli, coś... To jest shit, Karol. To shit, jeszcze mu shit, poczekaj, daj mi to, pokaż. Musisz być bardziej profesjonalny. Daj mi to, pokaż. Czekajcie, widzowie, ja jeszcze muszę sprawdzić, bo ja tutaj Natalii nie ufam, uwaga. No jak byk, nie? No tutaj lampeczka praktycznie nie świeci, a im dalej tutaj, tym coraz bardziej. I niestety, kurde, w okolicach tej taśmy... Jest największy sygnał. Nie no, widzowie, jestem załamany. Natalia, my średnio mamy co zrobić, bo tak, jeśli tutaj faktycznie są kable i nie damy rady przewiercić, to... To nic nie zrobimy. To nic nie zrobimy, bo nie możemy wywiercić gdzieś, nie wiem, w lewo albo w prawo, możemy. Bo wtedy będą krzywo te obrazy, nie? Możemy jeszcze wziąć miarę, Karol, zmierzyć od okna do kabli po tamtej stronie w pokoju, bo wiemy, jak to tam mniej więcej wyglądało. No. Zmierzyć później od okna tutaj i zobaczyć, czy to wypadnie bardziej tu, czy tu, czy tu. Jeżeli wypadnie tu, no to jest lipa, a jeżeli wypadnie tu, no to spoko, wiercimy, nie? Nie wiem, Natalia, tak szczerze. Dobra, bierzemy miarę, zobaczymy. No, spróbujemy z miarą, ale to musi być naprawdę, Natalia, co do centymetra. No dobra, widzowie, po dokonaniu analiz zdjęciowych i wszelakich pomiarów wyszło, że nie tylko tutaj idą kable, ale... Tutaj też. Tak, bo generalnie tutaj na dole, centralnie na środku stołu, czyli idealnie, o, w linii z tym oto haczykiem jest gniazdko, do którego jak się okazało kable, no, idą w ścianie centralnie pionowo. Oznacza to, że jedynym miejscem w salonie, gdzie moglibyśmy się wiercić, jest to ten haczyk, miejsce. Tak, to jest jedyny bezpieczny haczyk, bo tutaj nic nam nie wykrywa, bo przy tych dwóch pozostałych, czyli przy środkowym, o, proszę bardzo, no jak słyszycie, wykrywa, i tutaj przy lewym... No też ewidentnie coś tam bzyczy, więc... No właśnie, więc co teraz? Chyba bez sensu, Karol, wiercić dla jednego, bo jak nam się odwiedzą obrazy i kiedyś będziemy chcieli zmienić, to co? Będzie jedna dziura, jakby były trzy, to spoko, ale jedna... Co, bez obrazów? Nie no, na... też... Ryzykujemy? No ryzykujemy, ale na przedpokoju wiercimy, bo przedpokój jest pechowy. No dobra, więc po całej akcji mierzenia, całej przygodzie z zakupem detektora, Karol znowu wiesza obrazy na tą taśmę. No i co, Karol, nie pozostało nam nic innego, jak trzymać kciuki, żeby wszystko było okej. Okay. Trzymamy kciuki, no najwyżej deska się wgniecie. No dobra, obrazy, jak widzicie, za mną po raz kolejny wiszą, no niestety dalej na tej taśmie, ale to będzie ostateczny test dla nich, bo jeśli teraz spadną, to już nie jest nasza wina. Bo generalnie pierwszy obraz, który nam spadł, no był trochę za ciężki, więc myśleliśmy, to przez to. O drugi obraz zahaczyłem ręką, więc no być może też przez to spadł. No z tymi nic tak naprawdę się nie działo, nie dzieje, więc jeśli spadną, to ja już nie wiem. No dobra, drabina rozstawiona, wiertara przygotowana. Lecimy? Lecimy! Trzymajcie kciuki, widzowie. Trzymajcie kciuki, żeby nic nie przewiercił, żadnego kabla i tak mniej więcej na oko tutaj, nie? Tak, tu nie ma dwóch ani trzech obrazów, więc nie musi być jakoś symetrycznie równo, nie? Co? Chyba wszystko żyje. Karol, jest tylko jeden problem. No? Kołek siedzi, ale obrazu nie ma. Ale jest zamówiony, nie? Tak, zamówiliśmy inny. Co prawda tego samego już nie było. Jest trochę inny, ale wydaje mi się, że też jest bardzo ładny. Ocena pracy 10 na 10. Ja tylko jeszcze spodę muszę. No, to już 12 na 10 chyba. No dobra, akcja z obrazami zakończona, więc w końcu możemy przejść do testu nowości z Biedronki. Jak widzicie, mamy tutaj wszystkie produkty, które udało nam się zakupić. I Karol, od czego zaczynamy test? Pringles chyba, co? Czy nie? Okej, okay, trochę tak fast foodowo. Ciekawe, jak one będą
smakowały i jak będą pachniały. Czy faktycznie będzie czuć cheeseburgera? Dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że one są dużo tańsze niż zwykłe, nie? Tak, ale czuć z takim cheeseburgerem. To cheeseburgerem czy hamburgerem? Bo już mówiłaś hamburgerem. No dobrze, hamburger, cheeseburger. Dobra, zobaczmy jak smak, uwaga. W zapachu powiedziałam, że nieważne czy to hamburger czy cheeseburger, ale tutaj czuć ser mocno. Tak? Mhm. Czyli są takie serowe? Mm-mm. Są burgerowe, ale z wyczuwalną dużą nutą seru. Okej, dobra, ile na 10? Takie 6 wydaje mi się. Wydaje się, że drugi raz już bym chyba ich nie kupiła. Kurde, powiem ci, że tak po zapachu nie poznałbym raczej, że chodzi o cheeseburgera, ale uwaga, straszny smak. Ten jest wyczuwalny, ogórek jest wyczuwalny, ja nie lubię ogórka. I one też pachną ogórkiem. No właśnie, ja takiego wiecie, ogórka konserwowego, kiszonego, żadnego takiego nie lubię, więc ja to mocno tutaj czuję, ale... Nie no, są okej, okay, są inne przede wszystkim, ale czy są takie, żeby je kupić? Chyba nie, chyba żeby raz posmakować i tyle. No na raz spoko, ale no drugi raz też bym nie kupił, więc dla mnie przez tego ogórka takie nawet 5 na 10. Wydaje mi się, że to smaku pizzy pepperoni będą o wiele lepsze. No, jest potencjał. Od razu z nimi kojarzy mi się pizza z Pizzy Hut, bo tam zawsze jadę pepperoni. Tak, to prawda, zobaczymy właśnie czy będzie podobne, podobny smak do pizzy z Pizzy Hut. Lepsze czy nie? Lepsze. Ten ostatnio przypominają pizzę. Tak? Na pierwszy gryz nie, ale jak wziąłem drugi, to normalnie jak pizza pepperoni z Pizzy Hut. Jestem w szoku, bo myślałam, że nie będą podobne, ale wyski to smakują jak pizza. Dla mnie 9 na 10, przez to, że tak przypominają pizzę. Tutaj w ogóle nie czuć pizzy. Nie, w zapachu kompletnie nie czuć. No w ogóle są takie mało intensywne zapachowo, ale uwaga. Są mocno przyprawione, nawet jak się na nie spojrzy, to mają dużo przypraw. No pierwszy taki trochę paprykowy bym powiedział, nie? Przypomina paprykę. Kurde, jakbym nie wiedział, co to za smak, to chyba bym nie powiedział do pizza. Ale mi się wydaje, że te bym szybciej odgadał niż te cheeseburgerowe. Kurde, ciężko powiedzieć, bo ja wiem, jak to jest smak, nie? I teraz faktycznie pasuje mi do pizzy. Są dobre, ale czy na ślepo dałbym radę odgadnąć do pizza? Raczej nie. Czy kupiłbym drugi raz? Raczej tak, więc damy takie 8 na 10. No dobra, to teraz przyszedł czas na desery Card Door. Ja lody Card Door bardzo lubię. One są fajnej jakości i fajnie smakują zawsze, więc jestem tego mega ciekawa. Ja nie mogę jeść karmelu. Ej, bez skitu, co jest grane? Ja cię kręcę. Tu ile czekolady? Ale jazda. Ej, dobra, to może być mega dobre. Co ciekawe, te desery mają takie wzięcie, że były 3 ostatnie, takie tak wcześniej. Ja byłam w szoku, nie myślałam, że aż tak ciężko będzie je dostać. Ej, one są takie twarde jak lody. A to jest jako jogurt, tak? Sprzedawane? Tak, to jest jako jogurt. Szczerze mówiąc... Rozczarowanko? Rozczarowanko i to mocne, bo one mocno smakują takim serkiem. Dobra. Ten chyba jest dla mnie lepszy. No ale serek to nie jest ten sam, tylko polewą się różni, czy nie? Tak, serek jest ten sam, ale polewa jest lepsza i to już dużo zmienia, bo tej polewy jest tak dużo, że możesz sobie to wymieszać. Mega ciekawe, ma to fajną konsystencję, bo to ma faktycznie taką konsystencję jakby lód. Jak to nabierasz, to czujesz aż taki opór. Okej. Okay. Ile na 10? Ten chyba 6, a ten taki 8. Dobra, to ja dla odmiany zacznę od tego z słonego karmelu, tak? Uwaga. Od tego lepszego. Nie, no to przypominam Danio. Nie, to mi przypomina danonki. Tylko danonki są smakowe, a to jest takie bardziej śmietankowe, takie uniwersalne. To jest konsystencja danonka, nie? Tak. Jakby chodzi o sam serek, to jest jakby coś a la danonek. To nie jest taki płynny jogurt, że to spływa z łyżeczki, nie? Tylko to normalnie tak jakby stoi. Wiesz co, kurde, mi to smakuje. No mi ten też bardziej smakuje, a posmakuj drugi. Dobra, daj, bo to jest czekolada, tak? Co to jest? Stracciatella. Ta czekolada jest taka gorzkawa, nie? Więc to jest problem, nie do końca mi to pasuje. Ale jest okej, okay. W sensie jest dobre. No gdybym miał wybrać, to zdecydowanie wolę o, no ten smak. Więc tutaj dałbym takie 8 na 10, a tutaj takie 6. Co teraz? Milky Way czy Korsarz? Milky Way, bo jestem mega ciekaw, jak smakuje. O, wygląda tak. To też była mleczna kanapka z lodówki, nie? No faktycznie, ma taką konsystencję mlecznej kanapki. Tak się rozpływa się, taka pianka, nie? Ale przypomina Milky Way. Czy kompletnie inny smak? Delikatnie, ale... Nie, dobra, tak się nie rozpędza, ja też bym chciała ugryźć. Troszkę przypominam, ale chyba wolałbym zwykłego Milky Way'a. Takie 8 na 10 jest dobre, ale jednak zwykły Milky Way to jest to. W zapachu mega przypomina. Okej, okay, no ja nie wąchałem, więc w sumie nie wiem, ale... Bardzo dobre. Nie przepadę za tymi kanapkami. Ale was to mi nie przypomina mlecznej kanapki. No nie ma biszkoptu, nie żadnego. Ma biszkopt. To jest biszkopt? A tu nie jest czekolada? To jest biszkopt. Taka, aha, tylko taki ciemny, okej. Okay. Taka cieniutka warstwa, ale nie. Mi to mega smakuje, bo mleczne kanapki zazwyczaj są mleczne, śmietankowe. Ja no. Mówię. A tutaj czuć smak Milky Way'a. Dla mnie mega dobre. Dyszka. Dyszka? No dla mnie 8, czyli średnia to 9 na 10. No i czas na ostatnią rzecz, która trochę przypomina nam dzieciństwo, prawda? Mi mega przypomina dzieciństwo. Właśnie młodsi widzowie będą takie. Mieli takie, co w tym jest dziwnego, nie? Ale widzowie, którzy są boomerami takimi jak my, pamiętają pewnie te drożetki Korsarze, kupowało się w podstawówce. Ale no generalnie mamy tutaj dwa wafelki, takie dość cienkie. No, nie przypomina familijnych trochę? Przypomina familijne, chociaż te są chyba bardziej miękkie. Okej. Familijne chyba są grubsze.
Okej. Okay. Mamy taki bardzo cienki wafelek. Kokos jest tak wyczuwalny, jest taki dobry smak tego. A drażetki przypominają, czy nie? Przypomina ten kokos. Okay. Ale konsystencja jest zupełnie inna. No tak, no wiadomo. Porównać, ale są fajne, takie lekkie i dla mnie też dyszka, nie? No dobra, sprawdźmy, uwaga. Mega delikatne, faktycznie. Czuć faktycznie tego kokosa. One są takie lekkie, gryziesz i jesteś w szoku, że one są takie miękkie. Kurde, dobre. Fajne w nich jest to, że one były mega tanie. Nie wiem, czy złotówkę nawet kosztowały. 99 groszy. No właśnie, poniżej złotówki za taką przekąskę. Ogromnie spoko. Ja bym dyszki nie dał. Dałbym takie 8 na 10. Dzisiaj coś mi ciężko dogodzić. No właśnie widzę, że coś wybredny jesteś. No dobra, widzowie, na tym chyba kończymy ten odcinek i w ogóle Karol, znowu mi się przypomniało, że nie sprzątnęłam kosmetyków. No właśnie. A już obiecujesz widzom od kilku odcinków, że zrobisz tam porządek. Ja też czekam. I ja w ogóle tego nie sprzątam, bo czekam, bo ciągle mówię, że pokażę to na odcinku i ciągle już kończymy odcinek i mi się to przypomina. W następnym odcinku koniecznie musimy to zrobić. Tego będzie pewnie 15 sekund kontentu, ale zawsze coś. No właśnie. Ale na tym kończymy ten film. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo już wam mogę zdradzić, że szykuje się sporo wyjazdów w tym miesiącu, więc będzie dużo ciekawych filmów. Więc jeżeli zostawicie suba, to na pewno ich nie przegapicie. A my co? A my idziemy się modlić, żeby te obrazy nie spadły, to po pierwsze. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki odcinek wam się podobał, a my lecimy montować i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nara.